Czyli tak, tu ABS wyłączam. Tak, tu się pojawi. ABS musi migać. Offroad. Widzieliśmy ten kat, bo tak głośny jest, a tak to jest cichy jak pszczoła. Teraz pytanie, czy iść w to, czy w to, nie? No, dobra. Filmik na shortsa nagraj. Ale ładnie ubrany. A jak? Enduro to enduro, nie? Zaraz ją tutaj sprawdzimy. Rury strzela z wuja. Nie wiem, chyba nie dotarta nawet jeszcze jest. Teraz zobaczymy, czy to na koło w ogóle idzie. Hamulce ma zawodowe, ale na koło jeszcze nie mogę. Muszę ją chyba dobrze wyrwać, wiecie? Teraz mi się truja włączyła. Wyświetlacz matowy, nawet w dużym słońcu, powiem wam, że widać, co macie na zegarze. Jakieś podjazdy, co? Mi się wydaje, że chyba by trzeba było, ona trochę przygasa, chyba za dużo powietrza łapie, za duży ten przelot jest, za duży. Gasa, gasa. O, tutaj co porobili. O, i zgasła. Przygasa. Mam nadzieję, że nie będę musiał jej pchać. Czekaj, gdzie jest rozruch? Czekaj, nie tu. Ty, nie działa. Albo paliwa nie ma już. On bym się załamał chyba. Albo nie wiem, gdzie się ją odpala. Tu. Nie, no nie. To nie mów, że będę pchał. Kurde, może paliwa nie ma. Nie wierzę. Czekaj. Nie, no jest paliwo. Dobrze, że wziąłem telefon. Nie no, prąd jest.
Nie, no już popsułem motocykl. No wszystko jest. Road. Offroad jest. No i co, nie ma styku gdzieś? Nie wierzę. Neutral jest i nie kręci. Dobre. Ale spróbuję jeszcze coś na bieg. ABS-y. Nie, coś przygasała, coś tutaj. A widziałem, że wcześniej było tutaj serwisant, otwierał siedzenie i coś robił, ale nie wiem. O, czekaj, jest. Właśnie, trzeba obroty jej trochę podwyższyć. Dobra. W tej mapie idzie na koło dęba. Tak? Na tej road. Road. Ty no glaca, idzie to na koło. No tylko muszą obroty mi podnieść. Już zepsułem. No ja. Ale ja zawsze muszę coś podnieść. Ale jest tył cały, to najważniejsze. No tył jeszcze jest, ale wiesz, na plecy ona idzie, nie? Buty tylko muszę przebrać na inne. Czemu? No jazdy na kole, żebym mógł biegi przepinać u góry. Muszą do obroty podnieść, podniosą, ale ty, no powiedz, jak sympatycznie to wygląda, ty. No. Ja ci powiem, i nawet na żywo ta lampa nie jest aż taka straszna. Wiesz?
Na zdjęciach jest taka straszna, nie? Taka nieładna, nie? A tak na żywo to już tam nawet z tą lampą, nie? A tak to brzmi, nie? Brzmi. To jest 350, nie? Lampy zawsze można zmienić. Nie, no taka brzydka to jest fajna, nikt jej nie ukradnie. Dobrze się zbiera. Dobrze się zbiera. Jak zamieszanie? Ty masz porównanie twoje 350. Dobrze, na razie dobrze. No, chciałem jechać tam, wiesz, na podjazdy. Ale tak, dobrze. Wiesz co, kto wie, czy ja jeszcze tym elektrykiem pojeżdżę, ale kto wie, czy tego nie kupię. Ja przyjechałem kupić motocykl. No. No. Fajne. Siema, Michał. Przepoznajcie, bądźcie razem, czasem gadali. No. To no, Michał, zaraz ci... Po... Weź sobie też kiełbasy. Ale na super enduro się widzieliśmy przecież. W Łodzi. Tak? No. 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 Wiesz co, Michał, cię potrzebuję, żebyś w Alpajnie obroty trochę podniósł. Zobaczę, czy się da w ogóle je zrobić. Dobra, dobra. Ja musiał kask założyć. Nie przebiję. No, nie, no bez kasku, tak tu wokół tego. Co, wokół tego? Wokół tutaj? Tego tylko. No, tak jest wygodne. A może tu byście sobie w tą stronę pojechali na plac? No, o, na plac. Nie? No, na będzie po placu, no. Tylko nie świruj, nie? No ja akurat, wiesz, nie będę świrował. Nie świrujesz? Michał reguluje? Nie. Cofnijcie się. Ładnie. Ja ci powiem, że wygodnie, dobra? No. Czy umiesz jeździć? To może być problem. O, to są po placu, chłopaki. Jeszcze raz na motorze siedzę. Nie, jak szofer teraz wygląda. To pojechały na dwa okrążenia, teraz wrócą. Jedziemy na grzyby. Jedziemy na grzyby. Idziesz? Wygodniej się zsiada, fajnie, kurde, nie siada tak mocno, nie? Nie, nie byłaś tak strasznie. No. No dobra, to ja tym jeszcze sobie jadę tam na ten. To jedź przed ten i jak potem... jeszcze trochę schudniesz, to będę cię zabierał na przejażdżki. Dobra. A wiecie, dlatego, że nie ma katalizatora. Trzeba to inaczej jakoś przerobić. Jeszcze bieg teraz przerzuci. Na razie muszę trzymać gaz. Powiem wam, że muszę wybrać motocykl, który mi bardziej będzie taki, no wiadomo, jazda miejska, ale też taki enduro, bo... Tylko żebym nie zakłócił tu toru. Nawrotkę zrobię, bo nie wiem, gdzie chłopaki jeżdżą.
Siema. Jak tam nauka 80? Uczy się. Uczysz się. Kierownicę trochę byś mógł podnieść. Wiem. Teraz podejdziemy, zrobimy. No, trochę do góry. No i znowu. Jak się na nim stoi? Dobrze. Siedzi tak samo, wygodnie. To szkoda, że muszę tego gazu pilnować. Moc, muszę wam powiedzieć. Na tej mapie ma więcej mocy niż na tym offroadzie. Też dlatego spod tyłka. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.